Każdy budynek musi mieć swój szkielet i ktoś go musi postawić. Tym kimś jest betoniarz-zbrojarz. Do zadań betoniarza-zbrojarza należy przygotowanie i montaż stalowego zbrojenia zgodnie z projektem budowli oraz przygotowanie i układanie mieszanki betonowej. Wykonuje również prace betonowe i żelbetowe w drogownictwie, robotach mostowych, melioracyjnych i budownictwie wodnym. Ogólnie mówiąc, stawia stalowy szkielet budynku i zalewa go betonem. Pracuje głównie na powietrzu, w zmiennych warunkach atmosferycznych, w zakurzeniu i przy dużym hałasie. Rzadziej pracuje w warsztatach czy halach produkcyjnych wyrabiających stal zbrojeniową. Z powodu dużej obecności stali w czasie burzy przerywa pracę. Betoniarz-zbrojarz musi wykazywać się tężyzną fizyczną. Bardzo ważny jest też zmysł równowagi, wyobraźnia przestrzenna i refleks. Z zawodu wykluczają wady wzroku i serca, choroby układu oddechowego, schorzenia kręgosłupa, niesprawność ruchowa oraz uczulenia na kurz i substancje występujące w mieszankach budowlanych. Betoniarz-zbrojarz ma jedną kwalifikację – wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich. Zdobywa się ją podczas nauki w zasadniczej szkole zawodowej lub na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zakresie kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie. Betoniarz-zbrojarz może pracować w przedsiębiorstwach budowlanych, rzemieślniczych, zakładach prefabrykacji i produkcji zbrojenia budowlanego oraz w wytwórniach mieszanki betonowej. Głównie pracuje na placach budowy. Zresztą zobaczmy sami. Pracuję w zawodzie betoniarz-zbrojarz od 15 lat. Zaczynamy pracę zazwyczaj koło godziny 7. Zbieramy się wszyscy, później następuje odprawa kierownictwa budowy. Zapoznajemy się z harmonogramem pracy na dany dzień. Głównie zajmujemy się wykonywaniem elementów betonowych i żelbetowych do konstrukcji nośnych budynków, takich jak stropy, mury oporowe, nadproża, trzpienie i słupy. Operuję dwoma materiałami, jest to beton i stal. Połączenie betonu i stali daje nam żelbet. Po ukończeniu szkoły podstawowej podjąłem edukację w zasadniczej szkole zawodowej w klasie o profilu budowlanym, chcąc podjąć w przyszłości zawód zbrojarz-betoniarz. Jako że w mojej rodzinie są zakorzenione bardzo trwałe tradycje budowlane, tak i ja chciałem pójść w tym kierunku. Szkoła zapewniała mi bardzo dobre ukierunkowanie na ten zawód. Korzystaliśmy z wielu praktyk zawodowych, odbywaliśmy te praktyki na budowach, jak również dużych, jak i małych. Moim największym marzeniem było podjęcie pracy, dobrze płatnej pracy, w dużej firmie budowlanej, w której mógłbym się kształcić i zdobywać coraz to większe doświadczenie w danym zawodzie. Jeśli chodzi o narzędzia pracy, to korzystamy ze szlifierek kątowych, z wiertarek, z wibratorów do zagęszczania betonu, oczywiście z dźwigów, które nam pomagają dźwigać ciężkie konstrukcje stalowe. Myślę, że zawód się będzie rozwijał z roku na rok, bo rynek budowlany się coraz bardziej rozwija, a w tej chwili można powiedzieć, że jest moda właśnie na konstrukcje żelbetowe, ponieważ konstruktorzy upodobali sobie tą formę. Jest ona bardzo ciekawa, prosta, ludziom się podoba. W tej chwili większość budynków, które powstają, mają konstrukcje żelbetowe. Dopiero wypełnienie konstrukcji jest ścianami osłonowymi, murowanymi.